Cześć wszystkim, Papa z Pasteria 2, odcinek 30 w maratonie za 700 subów, dzień trzeci i możemy już zacząć jakieś zakupy robić. Mamy nowy holiday Starlich jubileusz, czyli tutaj mamy rzeczy na to. Czy chcemy kupić wszystko? Widzę, że mnie stać, więc możemy kupić wszystko. Po jednej sztuce oczywiście, ale wszystko. Tutaj, tu już był jubileuszowy, jest plakat 1. Farby. Jedna jest na podłogę, czyli tutaj. I tutaj jest na ścianę. No i jeszcze tutaj kupimy coś. Można kupić, ale nie trzeba wszystkiego. Raz. Kurteczka, o. Albo kurteczka, albo bluzka. Chociaż nie. Jak wydam na oba, to nie będę miał pieniędzy. Czyli... Dobra, kupmy tutaj. I kupmy tu. Kurteczki nie kupiłem. Okej, ładnie to wygląda. I teraz tutaj. Ładnie to, czyli ona. Flagi stawiamy. Tego pelikana przestawimy tutaj. Będą gumy. I stoliki do... No, od tej strony. Stoliki jubileuszowe. No, jeszcze mamy inny plakat niepowieszony. To go wieszamy. Ok, i jeszcze farba na ścianę. Jak się okazuje, miałem już jedną załatwioną, ale tak to wiem, że przynajmniej mam kupione i wszystko w tym temacie. I tutaj jeszcze naszego Doana poprzebieramy. No właśnie, pasek jeszcze był holidayowy, ale już go nie kupiłem. Dobra, no to zielony pasek niech ma. Jak wiemy, do Juty okularów nie dam, bo jej nie pasują. Jeszcze zdjęcie. Mogę sobie tę fotę zapisać. Zapisane i jedziemy z tematem dnia 30. Kto jest nową osobą? No, jubileusz, Starlich jubileusz i nową osobą jest Bomber. No i mamy Rocket Ragu, czyli sos na jubileusz. Na holiday to był sos, posypka, składnik i makarony. Te wszystkie rzeczy, to te rzeczy są holidayowe. Makaronów nie ma. Jednych. Nie tu. Tu. To oznacza, że będzie dzisiaj maksymalna ilość klientów. Właśnie, ty czegoś nie masz. Właśnie, jacket. Nie. Tutaj się nie zgadza to. Tak, to ma. Juta, tego nie potrzebujesz. Szóstki, trójka. No, w sumie mogę ci dać torbę. Ewentualnie. Ok. Kontynuacja. Tonego teraz. Muszelki. Pyk.
dalej przyspieszamy. Pyk. Mamy hop. Teraz tutaj pyk. Pyk. Teraz parmezanik. Kurczaczek. I trójkątny chlebek. Muszelki dwa razy. Bomber. I jest perfekt. Tutaj było, widziałem. Nie, już mieszałem. Już mieszałem tamto. Przyszedł Alan. On też lubi starych jubileusz. Wyciągamy makarony. Teraz tutaj oblewamy sosem trzyserowym. Parmezanik. Kuleczki. Pyk. Teraz tutaj trójka. Pod trójką jest hopę. Pyk. Mozzarella już jest. Kulki. Kulki mięsne to jak na razie nie mam dnia, żebym tych kulek nie nakładał komukolwiek. Wendy. O właśnie, jest piąta osoba i nie jest to Doan. Doan tutaj nie stoi, czyli kolejny dowód na to, że już jest maksymalna ilość klientów w pasterii. Okej, hopę. Dawać mi tu. Nie będę tego wyrzucał. Jak mi chcą zabrać zagotowanie, to niech zabierają. Kto jest teraz? No Doan, nie? Rico. Rico. Pyk. Tutaj. Parmezanik. Kuleczki. Nie będzie z tego perfekto, bo te kulki niektóre chyba źle są ułożone. Niektóre by sobie życzyły lepszego ułożenia. No, piąteczka teraz. Jak tam Alan będzie, czy nie? O, jednak kulki, okej, ale makarony nie tak. Przygotowane. Deano. I tu mamy tydzień, gdzie pluzerzy będą zdobywać złote, nie złote, brązowe medale. To już ten tydzień. Piąty tydzień w pasterii. Mozzarella nałożona. Teraz same długie chlebki będą. Thank you.
makaronik. Teraz tutaj muszelki mieszać trzeba. To pomieszajmy. Piąteczka. Perfekt. Czyli oprócz Bomber, Wendy też perfekt dała. Krusida. Kiełbaska. Byk. Wydajemy to, zaraz się tam chlebek pewnie podgrzeje jeszcze raz. Rico perfect. I to jeszcze brązowy perfekt. No już jest żółty. No to wyrzucamy. Pieczareczki. No. Ale czy z tego będzie perfekt? Deano. Deano, nie, nie ma. Nie ma perfekta. Tak więc do zobaczenia w odcinkach następnych. Nie ma ranka. Rank nie wbity. Home run derby. Od razu trafione. Okay. Cześć.